która, słuchajcie, testuje. Tutaj mam grzałkę ustawioną na parę, no tam gdzieś na 60 stopni w tej chwili ten kota. I słuchajcie, jest tak, zeszło się nad prawym kanałem. Wiecie, jaka była przyczyna? Słuchajcie, zamiast 390 to miało 614 ohmów. Dlatego ten prąd tak skakał. A dokładnie to jest ten R137A na schemacie. 137A. No i teraz mam w ten sposób zrobione, że mam podpięty miernik, udało mi się zejść przez żarówkę, oczywiście podpięte wszystko, zero sygnału i testujemy pierwszy tranzystorek. Delikatnie przyłożymy tak, zobaczcie, spada, pięknie reguluje. Mocno też nie chcę tego dogrzewać, ale tak do 30 stopni wątpię, żebym rozgrzał tym kotem w tej chwili, bo mam ustawione tylko na 60 stopni kota, nie? Także... No, pięknie. Dobra, będzie dobrze, słuchajcie. No i teraz zaczynał stygnąć, zaczęło rosnąć. Czyli jest... Znaczy on jest w tej chwili delikatnie, ale nie, no zimny. Pięknie. Jeden ten prawy kanał się udało. No dobra, ale to jeszcze nie koniec, bo tutaj jeszcze teraz tak, trzeba zobaczyć, co mamy na wyjściach. Czy mamy równowagę na wyjściu, czyli 0 V prądu stałego na wyjściu. Zobaczcie, 7. I tak ustawię zaraz drugi przez żarówkę i podłączę bez żarówki. Zobaczymy, co się będzie działo. Także zapraszam do obejrzenia. Dobra, słuchajcie, drugi jest to samo, 8,6 V przez żarówkę, wyłączmy go. Teraz możemy śmiało podpiąć już bez żarówki i ustawić mu już teraz prąd 20 mV spadek na... Zobaczcie, żarówka też już się nie świeciła. Czyli powinno być wszystko powinno być dobrze, tylko jeszcze kilka razy sprawdzić, zanim... Dobra, włączymy bez żarówki bezpośrednio. Zobaczmy, co się teraz będzie działo na lewym kanale. Rośnie prąd, ale zaraz zobaczymy. Jest to samo, 5 mV, 6. Dobra, na zimno ustawiamy mu w tej chwili 18, tylko... Momencik, jeszcze chwila, niech sobie się ustabilizuje to, co już jest. Ustawimy mu 20 na zimno. Rozgrzejemy radiator, czyli musimy podłączyć obciążenie, dać mu sygnał z generatora, zobaczyć, co jest na wyjściach przede wszystkim. 8,4, tak samo jak i tamten. Ustawiamy mu tutaj 20 mV. O, przekolowałem, momencik. 21. Dobra, na zimno możemy ustawić trochę o 1 mV mniej. 19, o. 19,4. No, dojdzie do 20. Miejmy nadzieję, że nie popłynie za bogato. Dobra, zmniejszmy. Dobra, ustabilizujemy, zobaczymy, ciekawe, co z drugim. Drugi zimny też. 20 mV spadku na rezystorach emiterowych. No i dobra, i niech tak zostanie. O, żarówka zgasła. Czemu? Ta żarówka, to co ona pokazuje? Teraz zobaczymy, co tu jest na tym kanału. Może już coś się zjarało. 19. No i dobra. I tak stoi. Podgrzejmy go trochę, zobaczmy, czy zacznie spadać. Pięknie, pięknie.
delikatnie letni się robi, słuchajcie, i od razu do 17 zbija, nawet mniej. A to nie jest duża temperatura, 60 stopni. Max. 14, dobra. Okej, nie ma co. Ostudzimy. Zacznie rosnąć. Do 20 powinno wzrosnąć i się zatrzymać. I to samo robimy z drugim. Słuchajcie, z drugiego też ustawiamy na 18 czy tam 19, tak pi razy oko na razie, bez rozgrzewania. Wyłączyłem go, teraz muszę tutaj trafić, się podpiąć, kurde. Okej. Okej, wstawiamy drugiego. Poczekamy z pół minutki, 20 sekund. Niech sobie dojdzie do tych 8, coś tak jak było. No już jest 8,5. No rośnie. Zobaczymy do ile. No jeszcze raz. 10, 9, 7. Jest taka normalna, pokojowa temperatura radiatora. Dobra, ustawmy sobie tutaj teraz 18. Bardzo bogato. W 17,8. Zaraz dojdzie do 18. A nie, już stabilizuje, słuchajcie, bo już się zmniejszyło przez momencie i zbija. Się tak idzie i zbija. Czyli ustawmy tutaj teraz już te 20, bo już jestem. 20 za bogato. Dobra, 19,2, ten miał 19,5, tak? No, już stabilizuje, czyli już się zrobił po prostu zimne. Znaczy jest taka normalna temperatura pokojowa, no, i zbija. Czyli tego już możemy sobie idealnie wyregulować na 20, bo już jest ten krok, ten taki zbicia, nie? 19,5. Ostudzę, wzrośnie, nie zmalało. No jest zimne. Dobra, podgrzejmy go, zobaczymy do ilu spadnie. Spada 18, 16, 15. Ok. Dobra, będzie stabilizować pięknie, słuchajcie, tylko że teraz musimy ustawić, znaleźć ten krok, ten punkt taki, który, tak jak tutaj było, że dochodzi do tych 20, 19 i tam 2 i cyk i zbiło, 19 i 2 i zbiło. Czyli tranzystorki są ok, tylko ciekawe jeszcze, bo tutaj siedzą teraz BF-y, BF258 na 250 V w parze, w tłum, nie w parze, co ja gadam, w... No, w prąd, do prądu spoczynkowego, czyli tranzystor Q111 akurat w nim. Luxman 200, 210, 220, 240 jest to samo. 17. No, delikatnie letni. Posłuchajmy. Spadło. No to, czyli jednym słowem, jestem ten krok, ten, który musimy ustawić tu na 20. Troszeczkę ruszyłem, 18,5. Lepiej, żeby on był troszeczkę większy, niż żeby później miał być zniekształcony przy cichym słuchaniu. Zresztą jeszcze to ustawimy właśnie na ten, w ten sposób, że słuchaweczki na uszy
minimalny sygnał, także ledwo słyszalny, i zobaczymy, czy harczy, nie? Wątpię, będzie wszystko dobrze. Już widzę, że zapracował tutaj elegancko, także zobaczcie, te diutki się świecą takim normalnym światełkiem. Prąd jest ok. Powinien dojść do 20 i 19 zbija, czyli jeszcze jest za mało. 20, oj, przykolowałem, znaczy dobry, 22. Trzeba uważać z tym, bo można pociągnąć do 1 ampera. Chociaż śmiało 1 amper wytrzymają te tranzystory. Tylko teraz już nie mamy żarówki podpiętej, nie? No i dobra, i będzie zbijać. 20.08. I 20.07, słuchajcie, o. I tak się waha. 20.08, 20.07. Zależy jeszcze teraz od temperatury wzmacniacza. Powinno być stałe, stabilnie cały czas 20, tak jak jest teraz, o 25, znaczy 20.05. Dobra. Teraz tak, pochodził sobie i ten kanał. Zobaczmy, co się dzieje jeszcze na tym kanale. Okej. Włączamy. No i ten pochodził i się troszeczkę delikatny, letni się zrobił i spadł prąd. A zaraz zobaczymy, gdzieś około 17. To samo, co było tam, też 17 zbijało. A przed chwileczką ustawiałem 19,5, nie? No właśnie, o to tu chodzi. Ale jeszcze dobrze go rozgrzejemy. Radiator cały. Ten radiator to nie jest wcale uboga wersja. On ma grubości 7 mm, ten spód. I tutaj ma gdzieś po 2,5 mm te szczyciki, nie? Także jest powierzchnia spora. Chciałem powiedzieć, że się wzorowali na WS-ie, nie? Tylko ciekawe, czy WS się wzorował na tym, czy oni na WS-ie. Raczej WS. Dobra, podnieśmy troszeczkę ten prąd. Do 20. Tak jak tam było, 20.08, to jest max. 19.4, no. Delikatnie trącisz i od razu się płynie. Znaczy nie płynie, tylko po prostu 19.7. Jeszcze na razie rośnie. Trzeba znaleźć ten próg. Znowu ten próg zadziałania tego tranzystora, którego tutaj dostawiałem. Dobra, 19.9, 20. Patrzcie, jak trafiłem. I już przestało iść. I stabilizuje, słuchajcie. O, 19,9, 20. Dobra. Jest ok. Prąd jest ustawiony. Wyłączmy go. I teraz tak. Podłączamy obciążenie. Sprawdzamy, co jest na wyjściu. Czy nie mamy prądu stałego. Jak to gra. Co, panowie, może zrobimy pomiar? Wszystko już zrobione, obcykane, słuchajcie. Tutaj mamy wolty w RMS-ie. W tej chwili jest włączony. Tak, nie, generator, moment. Teraz tak. Wszystko zostało, znaczy pominięta, tak, korekcja pominięta. Londnessu nie ma, wszystkie wyjścia, filtry pominięte. Ustawiamy balans na środek. Wejście jest ustawione na generator, pominięte zostało wszystko, korekcja, także no i dobra, jedziemy. Słuchajcie, tutaj sobie patrzcie na wolty w RMS-ie i na sinusoidę. Moment. Wolty w RMS-ie, zaraz jeszcze tu w piku, drugi pomiar w piku. No i dobra, jedziemy z koksem, że tak powiem. Włączmy go, włączony, generator włączony. Łamie. Już zaczyna łamać, teraz jest czysto. 24 V.
24 V przy 1,7 kHz. No to dobra, no to jednym słowem liczymy. 24 V, tak? Przy 4 ohmach w tej chwili to szło. 24 razy 24 podzielić 4. Taka moc z niego wychodzi, słuchajcie. Przy 4 ohmach. Przy 8 ohmach będzie już inaczej. Dobra, no to teraz zróbmy tak. Podłączmy dwie w szeregu, zróbmy 8 ohmów. 8 ohmów, czyli musimy zrobić w ten sposób. Normalnie musiałem opalić tę sprawę, 3 dni roboty. Słuchajcie, jest na tej zasadzie, że cena wzmacniacza tam, nie wiem, jest 15 zł, 100 części, ponad 100 części. Minus, moment, żeby tutaj się nie pomylić, tutaj musimy sobie jeszcze rozizolować delikatnie na sondę. I cena rynkowa 400. Zainteresowanych możecie pisać na maila, za 400 wyglądam 30. Ponad 30 godzin pracy było nad nim. Dobra, minus tutaj podpinamy. Przy 8 ohmach teraz sprawdźmy, co się dzieje przy 8 ohmach, co jest z napięciem. Ok. Jedziemy przy 8 ohmach. Łamie. Ale to już jest jego max. Górno zaczyna łamać. VRMS 28,4 VPP 80 V. W piku 80 V i praktycznie przy 8 ohmach nie łamało. Do końca podkręciłem delikatnie, zaczęło łamać górę. Czyli ile tam było? No. 28,5 V, tak? 28,5 razy 28,5 podzielić na 8. 101 W. Jak producent zalecił. Przy 8 ohmach 101 W. Producent troszeczkę pomniejszył to, bo napisał 85 W na kanał przy 8 ohmach. 101 W mi wyszło, nie wiem. 101 W na kanał. Sprawdźmy jeszcze jeden. Wyłączmy go. Sprawdźmy drugi kanał przy 8 ohmach. Zobaczymy, czy będzie też miał to samo. No, 2 razy 100. Jakby nie było. Drugi kanał. Balans na środku. Wszystko pominięte. To podłączone. Jedziemy z drugim kanałem. Tu coś się dzieje, słuchajcie. Co by tutaj mogło się dziać? Prąd jest ustawiony. Aha, sonda nie łączy, moment. Moment. Ale numer. Jest niedobrze, słuchajcie, coś jest nie tak jeszcze z prawym kanałem, także jedziemy dalej z naprawą. Widzicie, jak to jest? Było wszystko dobrze, pięknie, niby ładnie, a coś tu jeszcze go boli, prawy kanał. Wchodzi na wzbudzenie, ja już wiem, co jest. Tu wymieniłem w lewym, a tu nie wymieniłem, ten kondensator. 33 pico na wysterowaniu. Zimny, delikatnie leci. Dobra, działam, wymieniam ten kondensatorek i sprawdzimy go za chwilę. Dobra, kondensatorki wymieniłem. Test numer 2 tego kanału, który tam
przy steru, maksymalne napięcie 20. Ale to jeszcze nie doprowadziłem do po prostu do załamania sinusoidy 24 V, tak? W RMS-ie. Tu mamy RMS. 23,5. Prawdopodobnie bateryjka w generatorze siada i nie mogę go wysterować. Dobra, podłączymy pod wejście tuner. Zobaczmy, co się dzieje. Wyłączone wszystko, dobra. Który to tuner jest? Ok. Trochę cichszy tuner, 23 V. Magnetofon, dobrze. Zobaczmy teraz tę szponę. Zobaczymy, co się będzie działo. A, RIA. Tutaj mamy RIA. Dobra, RIA działa. Magnetofon. Pierwszy rekord, magnetofon wejście. Zobaczmy, gdzie tu jest magnetofon. Volty, słuchajcie, to jest max. 24 razy 24 podzielić przez 4. O, jest to samo, słuchajcie. Jest 144 przy 4 ohmach. To jeszcze trochę takie pod koniec głośności coś jest z potencjometrem wolumem, mi się wydaje, wiecie? Ja go tutaj popsikałem, ale nie wytarłem i teraz trzeba go po prostu jeszcze rozebrać i wytrzeć, doprowadzić te wszystkie resztę przełączników do pierwotnego po prostu stanu. Tu jeszcze 4 elektrolity na korektorze można wymienić, a właśnie, ciekawe jak to z korektorem pójdzie. Dobra, szybki test, włączmy. Zobaczcie, nie ma... Pyk, dopiero teraz się włączył, chociaż nie ma przekaźnika. Dobra, przełączmy na AUX-a. AUX. Widać, co wprowadza, słuchajcie, takie zniekształcenia. Kondensatory w te dwa bodajże, dwa z czterech, ale wszystkie wymienimy. Te kondensatory wprowadzają na sopranie, słuchajcie, coś takiego. Patrzcie. Widzicie? Sopranem. Wszystko jasne, dlaczego ten kanał jest troszeczkę cichszy. Wymieniamy te kondensatory, te elektrolity i w torze audio i test ostateczny, już efekt końcowy za chwilę, także ja już nie przyciągam, bo już naprawdę dużo filmów z tego jednego sprzętu, ale i dużo roboty było, nie powiem. No panowie, efekt końcowy jest taki, że kanał po wymianie, słuchajcie, po wymianie kondensatorów zagrały dwa kanały identycznie. Ale jazdo, 27,6 V, 27,6 V, przy 8 ohmach teraz mierzyłem, 27,6, moment, jeszcze raz, moment, tutaj sobie ją postawmy,
27,6 razy 27,6 podzielić 8. 95 watów. No, ale jeszcze przesteru nie było. Także słuchajcie, muszę naładować lejonka, bo jest za małe napięcie wyjścia z generatora. Już wychodzi 0,6 V, a wychodził 1 V, nie? VPP. Także to dużo daje do życzenia. Dobra, słuchajcie, ja go będę składał, skręcał i wiecie co wam powiem? Zostały ostatnie dwie sztuki. Także chętnych zapraszam na OLX-a, one są bez zasilaczy w tej chwili. Zasilacz na zamówienie 100 zł. Cena jest na OLX-ie, jest 220 zł z przesyłką. 200 za jedną sztukę. Ostatnie dwie sztuki. A potem będę publikował schemat na YouTube i będziecie mogli sobie samodzielnie wykonać takie sprzęty, bo ja się zająłem już czymś lepszym, słuchajcie. I w technice SMD, i jeszcze mniejszym, i mocniejszym. Pozdrawiam. Miałem nie nagrywać efektu końcowego, ale słuchajcie, powalający. Tylko wiecie co wam powiem, żarówka się spaliła. Muszę wymienić żarówkę. Jeszcze. Ale to gra, chłopy. To ma kurde dwa razy piękne 100 W RMS-ie. No. Tak to wyszło. Co do napisu zostawiam obdartego Luxmana. Niech wiadomo, że to sprzęt za całe 15 zł, czy tam 12. No, efekt powalający, słuchajcie. Pokrywka, kurczę, tylko odczyszczona, troszeczkę przetarta wodnym papierkiem i nabłyszczona. I nic nie malowałem. Z tyłu tak to wygląda. Potęga basu, że tak powiem. Tak to gra. Ale rusza tymi membrankami. Dobra, pozdrawiam.